Witajcie widzowie, well, siet. Ja tak to serio, witajcie w kolejnym odcinku maratonu, który dla was przygotowałem z Robloxa. Dzisiaj zagramy sobie w It Lurks. Widzę, że były tutaj ostatnie update'y 26, czyli wczoraj, bo ja to nagrałem dzisiaj 27. Ale obstawiam, że wstawię to później, no tak, co my tu mamy? Instrukcje do chapteru 4, okej. Single player horror game, no to się zabawimy i zobaczymy, o co chodzi w It Lurksie, gdyż to jest kolejny tryb, który znalazłem sobie do mini maratonu. W mini maratonie będą głównie horrory. Zostało to stworzone przez Terrible Bloxa i jest sequel tej gry pod nazwą They Lurk i wygląda na to, że już za niedługo będzie chapter 5, więc może do tego czasu uda mi się też sequel tego nagrać, ale się to wszystko zobaczy. A teraz zaczynamy odcinek. Dobra, jesteśmy w grze, teraz tylko trzeba podgłośnić. Wait a second. Czy to nie jest czasem muzyka z FNAF'a Sister Location? Może i jest. Nie wiem. No to chyba to, let's go, begin. Ej, podoba mi się to. Jakieś wejście do piwnicy tutaj. Jakieś mieszkanko tutaj. Jakieś kamery, nie wiem. Tutaj jakiś. Też nie wiem co to jest, a tutaj znowu nasz dom, okej. No to jedziemy. Bo człowiek boi się jak cholera. O! Ha! Tu w ogóle jakieś dźwięki, czekajcie. Jeszcze muszę zobaczyć, czy jest. Mówię, najwyżej wy będziecie się. Dobra, jedziemy. To co ja teraz. A, tak. Drzwi, okej. Okay. O, dobra, bo wszystko, bo tak nagle jakoś. Osoby. Ładny domek. O, mój pokój. Grim. Co to jest Grim? Brat, wypierdzielaj z mojego pokoju. Okej. To bardziej ja powinienem mówić, bo ja jestem starszy, ale niech będzie. Czy jest szansa, że mogę się umyć? Widzę, że tu nawet nie ma z interakcji z czymś takim jak papier toaletowy. To po cholerę. Kuźwa, myślałem. Chciałem wziąć autokliker, ale widzę, że to nawet nie jest możliwe, żeby wciskać ten tak szybko. Pewnie by wypierdzieliło grę, czy coś, dobra. Ja te wchodzim. Cześć, tatko. Tatko? Tak, tatko. Jak nagrywasz, to mrugnij dwa razy. Oh shit. To się akurat wbił na nagranie. Mrugnąłeś? Nie. Co? To dlaczego, no to dlaczego siedzisz na Discordzie? Na publicznym kanale? Bo ja zapomniałem, bo ja chciałem, myślałem, że Xavery jest, ale nie było go. No bo pokazane, że jest. Zrobisz cięcie. Well shit. A tatko chyba poszedł po mleko. Nawet się nie pożegnał. Kuźwa. Dziesiąta. No co, tatko sobie poszedł, po mleko, zostawił swojego syna. Dobra. Halo, no nawet śniadania nie mogę zrobić? No czemu tu są dźwięki z FNAF-a, no? Już mi starczy FNAF-a, już dwójkę ograłem. I się, no zesrałem. Dobra, no to chyba I should go to bed. Nawet Xboxa nie mogę włączyć. To znaczy dekodera, co ja mówię. Mama i tata, a matka? A matki też nie ma, super. Zostałem ze swoim starszym bratem, chociaż to powinno być na odwrót, ale że trochę tu inaczej jest. Bo nie, jak ja się nie mogę doczekać, żebym miał własny pokój. Nareszcie będę mógł żyć jak człowiek. Dobra. A może ja mu powiem? A mogę coś jeszcze mu powiedzieć? Nie, nic. Już nie ma więcej interakcji z Grimem.
Dobra. Pipem prędzej, ale... Tu zależy. I dobra, kładziemy się. Obstałem, że zrobi się ciemno, no i... Okej, to się zgodziłem, ale... Co, ty coś wyjdziesz tutaj z łóżka? Wala! Wala fa... Halo? No kuźwa, drzwi się od... inaczej otwierają. Co to za dźwięk? Bracie... Grima nie ma. Znaczy creepa, tak nazwę go creepem. Dobra, creepie, gdzie jesteś? I czemu twoje drzwi są zbugowane jak cholera? Może to z kibla? Nie, to nie z kibla. A coś laguje drzwi, nie wiem dlaczego. Czekajcie, może ja wyłączę to, o. Od razu lepiej. Dobra, jedziemy dalej. A mogę nie sprawdzać tego dźwięku, tylko pójść się położyć spać? Może sąsiad ma taki alarm w samochodzie? Jest zamknięte? Może jest klucz gdzieś tutaj? Poszukamy. Nie. Nie ma klucza. Ale może do szafy? Mogę do szafy się schować. Ło, nawet nie zauważyłem. Pick-up. No pick-up. Dobra, widzę, że F na razie nie mogę używać jako... Czy tylko ja słyszałem, czy komuś... gardło zerżnęło. Nie! Kuźwa! Chapter 1, eksploracja. No, fajnie. Znaczy, ja lubię RPG, ale to RPG nie jest. Czemu się mnie jakoś... Mogę nie wchodzić? Nie. Wiecie co, wrócimy do... Nie, dobra. Może już nie będę tego przeciągał, tylko tam wejdę. Mogę drzwi zamknąć za sobą? Mogę, ale ja wolę mieć otwarte. Uff. Dobra. No i co, piwnica jak piwnica tutaj. Wygląda jak... coś swego rodzaju maszyna, no. Pewnie do kawy. Tutaj co tu jest? Manekin. No, manekin. Hello, babe. Do you want to touch me? I'm not sure what you're talking about. Looks like... no to, że coś tam jest. Zaraz wejdę. YOLO! Ja pierdzielę, no! O, cześć. Mogę? Wow, to był tylko koszmar. Jak dobrze. Prędzej się... przestraszyłem tych drzwi. A mogę wejść do szafy i się ukryć i tutaj zostać? To też jest jakaś możliwość. Dobra, poczekamy, może coś się... 1 hour later. To jakieś chyba już 5 minut. Much later. Może się coś stać. Ja mówiłem, ja nie wychodzę. Dobra, walić to. Róbmy coś, bo to potrwa wieczność. No. Widzę, że takie troszeczkę... Mam. Dad. A tata po mleko wyszedł. Grim? No Grima i nie ma, ale czemu wołam matkę? Matki nie ma. A ojciec po mleko wyszedł, to też, no to... Po cholerę wołać ojca. 12? Nie! O tej godzinie się budzą... No i fajnie, no i zarąbiście. Może są w toalecie? Nie. Bo mogli wyczyniać jakieś... Rynci, co? It's not allowed... A, czyli nie mam pozwolenia, aby wejść do piwnicy. Okej, jest... 12. Co ja mam? Spać? No, powinienem iść do łóżka, jest północ. Ach, gdybym ja tak mógł iść spać, bo nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio mój...
sen czy godziny snu tak zostały zmienione, że spać czasami idę nawet o 4, a wstaję o 11, 7 godzin. How this is even possible, nie wiem. Powinienem nieco porobić zmian. Nie wiem, co tam pisze, ale przez chwilę zdawało mi się, że pisał suck. Dobra. Suck! No. No. Nie! Nie blokuj mnie! Zamknij się. No, dziękuję. Chcę zobaczyć, co tam jest. Ja zawsze wolę mieć pewność. Grim? Nie ma Grima. A czemu w ogóle on ma dywan na ścianie? To my jesteśmy w Rosji? Widać, że to coś było w Nie, nie było, nie ma... Okej, okay. Już myślałem, że to do kuchni poszło. A mogę stąd wyjść? Mogę zostawić ten dom w pizdziet i go spalić? Proszę... To nie jest test. Proszę... Proszę... Pay attention, czyli po prostu zwrócić uwagę. Tupę. Wyłącz światła! You there? Nie, nie ma mnie! Jasne. Otwórz szybko drzwi. No chyba cię powaliło, nie otwieram. A weź se zostań tam na dworze, mam cię gdzieś. Idę do szafy, koniec. Idę do szafy. Koniec. Ja stąd nie wychodzę. Cover all the windows. Dobra. Cover. Wszystko cover. Like my mom, co? Wszystko? Maybe I can sleep through this. Okej. Okay. To ja się przez ten czas prześpię. A to se zostawię, jakbym musiał do szafy wejść. Okej. Okej. Nie pójdę spać. Ja wiem, że to nie był on. Możecie mówić co chcecie, ale ja wiem, że to nie jest on. Ojciec, jak idzie po mleko, to nigdy nie wraca. To jest prosta zasada. Chapter 2. Rzecz. A, jeśli było pytanie, co pisało, to było, że jakaś nieznana kreatura pojawiła się w twojej okolicy. Zasuń okna, wyłącz światła, bądź cicho i w ogóle nic nie rób. Nie przychodź, nie podchodź do miejsca, gdzie słychać dźwięk. Jeśli ktoś z twojej rodziny utknął, to po niego nie idź. Rzecz. The thing, jaka rzecz? Nowa konsola 360? Co? Nie, to jest Xbox X Series. Zamknięte. Nie zamknięte, dobra. A ja się zamknę. A ja się zamknę. Wolę mieć pewność. Hello there! To jest prąd? A to coś się światła boi, czy jak mam to rozumieć? Tylko mi tutaj... Nie... Jestem bezpieczny. Poczułem temu coś światło i teraz to nie wyjdzie. Albo to po prostu doprowadziłem do tego, że to teraz sobie pójdzie w moją stronę, nie wiem. Ale mnie oko boli. Ludzie, ja dzisiaj nie dość, że rysowałem projekt na tablecie graficznym po raz pierwszy, bo szykowałem go dla kogoś. To jeszcze na dodatek wczoraj do którejś godziny siedziałem przy montowaniu jednego z materiałów. No masakra. I know they have seen the basement. We already the first guy, now we just need to get the other. Wiem, że widzieli piwnicę, tak, pierwszą osobę, teraz musimy wziąć, złapać resztę. A po cholerę, o, ziemia, dużo ziemi, dobra, teraz tak na serio, gdzie jest tutaj jakieś, lewo czy prawo, a prawo, nie lewo. Może mnie pan nie straszyć? Ja mam bardzo delikatne serduszko. Dobra,
Włączam światło i spierdzielamy stąd. O, widzę, że nie mogę biegać. Super. Let's go! I co mnie teraz czeka? Ktoś za mną biega! Tak, nie! Zostaw mnie! Nie! Zostaw mnie! Fuck you! Dziękuję, do widzenia. Już się z tobą nie będę martwił. Zostań se tam w tym picie. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, pójdę tam. Moje łóżko. Jest! Szafa, jedyna rzecz, którą pragnę, ale niestety nie mogę z niej teraz korzystać. Mogę iść spać? Nie. Ale czy to jest actually basement? Czy piwnica, w której... To jest... Ja nie wiem, czy to jest piwnica, czy może jakiś nasz kolejny koszmar. I don't know. O, ludzie. No, fajne mieszkanko i fajny stół. I love it. O. Co, będę musiał to tu później wykorzystać, czy jak mam to robić? Pewnie tak. Dobra, może nie będę biegał, bo... Będzie moment, że będę tego potrzebował. Tutaj coś deskami jest zabarykadowane. Well. Dobra. Dobra, jakoś nie widzę za bardzo tutaj na razie możliwości czegokolwiek, dlatego zejdziemy teraz sobie po schodach. No, teraz schodzimy po schodach. What is this? 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 Tafa? Znaczy co? Teraz mówię cokolwiek, ponieważ mój brat teraz rozmawia przez telefon w salonie i nie chcę, żeby nie było żadnych problemów. Dobra. To jest actually very scary. O tym, że ta deska może się połamać. Dobra, idziemy dalej. Boniu, czemu ja cały czas biegam, no? Okej. Okay. O. Locker. I need to hide, ha! Pomyślałem wcześniej. I have questions. Na przykład, czy chcę wychodzić z tego lockera? Halo? Jest! Co to było? Halo? Bo ja nic nie widziałem. O. Co to za incepcja? O co chodzi? Sen w śnie. The fuck? To ciemno jest. Wszystko jest zakowerowane? Nie, nie, mój pokój nie jest. Trzecia w nocy, super. Ale jaka incepcja. Chyba wszystko to był zły dzień. Idź do łóżka. No jak zły sen, jak nie ma ani brata, ani matki i ojca. Ja sam mieszkam? Może jak tak naprawdę jestem singlem i do tego moja postać jest homo i po prostu mieszka sama i ma koszmary z dzieciństwa, że go ojciec bił za to. Nie wiem. Dziwacy w nocy. Dziwacy. Strangers in the night. Nieznajomi w nocy. No. Wow. Wow. A co zostawię? Witaj, przyjacielu. Chcesz zagrać w grę? Nie, no piła, no weź już, stary. Yes? I guess? I said. Powiedziałem.
Czy chcesz zagrać w grę? Nie? Pokaż mi więc, gdzie jesteś. Tarczy? Wow. Co, ja mam tutaj tak siedzieć? Co? Więc? Bądź ze mną szczery. Jesteś tam sam, nieprawdaż? Nie? A, okej. Okłamgmy go. Widzisz mnie? Wiesz co, właśnie... Właśnie o to chodzi, że ja cię nie widzę w ogóle. Wiem, o czym ty do mnie gadasz. What? Connected? Co tam jest? Co to ma być? Nowy FNAF? Nie wiem, szukam Siren Head'a na kamerach. Dupę. Dupę. Nie, ja stąd się nie ruszam. Nie. Zamknij! I don't fucking go there, dziękuję. What? To jest moja reakcja, naprawdę. Ja tylko pożyczyłem Xboxa. Ja tylko Xboxa pożyczyłem. Nie no. Czy to sobie poszło? Bo to też mogło mnie oszukać. Mogło sobie zamknąć drzwi i stoi teraz przed drzwiami. Teraz wyjrzymy. Nie wiem jak wy, ale naprawdę boję się otworzyć te drzwi. Halo? Hi Duke. Boniu, no weź idź spać, no o tej godzinie tej już się już kłaść nie kładę. Nikogo nie ma. Co, piwnica otwarta? Nie, tutaj nikogo nie ma. Okej, nadal nie mogę tam wejść, nie mam możliwości takiej. A mogę iść spać? I don't know. A to dobre, nie ma świateł. A może muszę wyjść na dwór? Ale o co chodzi? Halo? 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 Ej, o co chodzi? Bo nic się nie dzieje. Tak bez kitu. Chcę wam wszystkie światła włączyć. Ej, I'm shocked, bo nic się nie dzieje. Nie wiem, to mnie miało złapać. Mam czekać do którejś godziny? Nie wiem. A, płyta. Nie było tutaj tego wcześniej. Okej, jakieś nagranie, super. Czekajcie, aż se wezmę. Bo se zamawialiśmy rzeczy w McDonaldzie i... Aha.
O, moje nagranie. Całe nagranie siedziałem w szafie, o. A to takie musi być dziwne uczucie, kiedy oglądacie nagranie i osoba wie, że to nagrywa i specjalnie robi jeszcze jakieś pranki na tym nagraniu, nie wiem, typu... No nie wiem. Tu nic. A nie, miotła. Jest. Będą za drzwiami kolejne drzwi? Co to jest? Co to jest? Labirynt pełen. Co to za jakiś FNAF jest, no? Znaczy... W tym ostatnim FNAFie wszystko się działo, wy... Widziałem tam... What the? What the? No Boniu, czy ja będę w kółko chodził? Weźcie już mi spokój, dajcie. Ej, ja serio, ja czuję, że w kółko cały czas idę. Nie? Jacob, to ja! Knurze, otwieraj! Grim, co ty robisz? This was the reason why I told you people not to go... Mówiłem ludziom, czemu nie wolno wchodzić do piwnicy. Dobra, czyli weszliśmy do piwnicy, chociaż on ostrzegał, żeby nie wchodzić i teraz chce nas stąd wydostać, okej. Czy ja gram teraz z Grimem, okej. O, tatuś! Dobra, tam jest all riders. Both door behind me are locked, I need to find... Just me, but I've seen... Okej. Czyli... Czyli... O, w dupę. Krap. Cholera. Grim, zrób mi przysługę. Powiedz Matce i Mazakowi, że ich kocham. Kocham cię tak samo jak ja ciebie. Znaczy, ciebie też, no. Jak ciebie. Dobra, czyli stąd spierdzielamy. Czyli w takim razie ojciec trzymał coś w piwnicy i to coś, co było... Hello, son. Continue down the hallway and follow my instructions. No chyba cię powaliło. There's a junction up ahead. Nie, nie słucham ciebie. A, idź do lewych drzwi. Nie pójdę do lewych drzwi. Nie pójdę do lewych drzwi, bo ja wiem, że ty nie jesteś moim ojcem. Jesteś tylko... takim... chodzącym pindolem, co ludzi oszukuje, takim żulem. Nie ma mowy. Jeszcze zamknę ze sobą drzwi na pożegnanie i możesz mnie pocałować w pytkę. Ha ha ha. Oła, coś mnie... Mało. Możesz mnie pocałować w pytkę, stare. O, w dupę, muzyka ze Slendera. Nie chcę nic mówić, ale tak właśnie jest, że to jest muzyka ze Slendera, kojarzę. I to jest ze Slendera The Arrival, o ile się ile dobrze kojarzę. Okej. Okay. Tylko zamknij drzwi. Okej, okay, jakaś czarna flegma. Dom. Jakiś przełącznik, którego wcisnąć nie mogę. Okej, okay, jest prąd. Warto wiedzieć. Otworzę szafę. Just in case. Teraz mam rozumieć, że...
Coś mnie goni? Super, pierwsze co mi rzecz przyszła, to zamknąć się w szafie. Coś idzie? Chyba coś idzie. Co mam zrobić? Bo ja nie wiem. Się boję. 1 hour later. For really? I'm still alive. I'm going to szafa. Kurna. Mam nadzieję, że wszystko z nim, że jest, że wszystko jest okej, okay. No, wszystko jest z nim okej. Okay. A przecież do szafy poszłem, jak mnie to coś mogło w szafie poczuć? I didn't smell like a jerk, I'm not allowed into this. I co, czwarte? Hold up, into the abyss. Oh shit. No i znowu. Reed. I've been hearing some footsteps in the... For something I also keep getting... Going to happen every while. Right, I'm probably... Walking up. The junction, and I swear I saw a tall dark figure passing by. Back to the... But when I... Back to the... I said... To... Okej, okay, koleś... Kolesia... Coś tego prześladowało. Trzeba... There's no power. Nie! Jak ja tego nienawidzę, tego typu gier. Chcę ukryć w 2 minuty. No nie. Żartujecie sobie, ja nienawidzę tego typu gier, gdzie masz określony czas na coś, bo inaczej cię to coś załatwi. To jest najgorszy typ gier. Mam 2 minuty, by włączyć wszystkie 6 generatorów. Wiesz, ja jestem najgorszy w takie gry. Coś tutaj idzie, kurwa. Jest! Tak. Słyszycie to? To muszą być jakieś... Jest? Dobra, ukryję się. Koniec. Ukryję się tutaj. Czekajcie. Ja za ten czas zrobię stress eating. Nie martwcie się, nie robię stress eating. Bo jak się stresuję, to nie jem.
Okej, czyli... Nie wiem jak wy, ale ja teraz szukam najbliższej szafy, okej. Jest generator. Dobra. Dobra, idę. Właśnie zobaczymy jak włączę wszystkie generatory, co nie? Tam coś tak czuję. Także do zobaczenia za chwilę. Okej, widzowie. Okej, widzowie. Otóż udało mi się wszystkie generatory odpalić w ciągu tych parunastu minut. Powiem wam, to nie było łatwe, gdyż goni mnie ten skurczybyk. A ja na dodatek przed chwilą zjadłem już to, co miałem z McDonalda i w tej chwili czuję się taki byle jaki. Mam chęć się położyć. Trzeba było wziąć herbatę do tego. Czekajcie, chyba... Było, panie. Nie polecam wam nigdy kupować za dużo w McDonaldzie, bo... Teraz sobie zdaję sprawę, jakie to było idiotyczne. No cóż, teraz przerwa na Dobra, teraz to robimy przerwę od McDonalda na dosłownie parę dni. Co wy na to? Nie parę dni, co ja gadam. Przynajmniej z... Może... Nie wiem... 6 miesięcy, pół roku. I będzie tak najlepiej. Dobra, zaraz wrócę do... Witajcie z powrotem. Otóż przez chwilę miałem taki... Not good moment. Bo coś mnie muliło, ale... Teraz staram się stąd jak najszybciej spierdzielić. Let's go! No miałem uciec! Sack balls! Czekajcie, wolę już... No miało się odpalić, no o co chodzi? Czekajcie. Dobra, jestem z powrotem. Na szczęście w ktoś w tym... Cruel Wordzie... Cruel Wordzie... Wordzie... Zrobił filmik z tej gry... Bez komentarza. Dlatego no. Zobaczymy jak to wygląda. I tak, wbijamy do windy i wychodzimy z budynku, okej. Okej. Wychodzimy na jakiś... Z jakiejś placówki wychodzimy, okej. No i fajnie, no co mam powiedzieć, wychodzimy z jakiejś placówki. No jeszcze chapter 5, finale. Nikogo nie ma, jest jakiś telefon. Jesteś nadal w domu, prawda? Musisz stąd jak najszybciej uciec. Mam eksperymentalny teleporter w piwnicy. A kudy, nie mogę pozwolić nikomu, żeby ktoś się o tym dowiedział? Dlatego tu ukrywałem sekrety przez ostatnie 6 lat, okej.
Mój przyjaciel to wszystko wyjaśni, jak to odpalić, tak wytrzymaj się. Musisz po prostu wcisnąć parę przycisków. Halo, jestem twoim przyjacielem, ojca, przyjacielem twojego ojca Richardem. Teraz. Richard Watterson, co? I'm sure you've seen me before. Wiem. Chyba mnie widziałeś, okej, tu start the machine. Blue button to control panel. Okej, czyli musi do piwnicy musiałbym pójść, włączyć wszystko, co jest potrzebne. Musiałbym się ukrywać przed tym czymś. Okej. A, czyli on zginął, okej. I tak, po wciśnięciu wszystkich przycisków pierdzielamy stąd przy pomocy teleportera. You're awake! Skyrim? We found you unconscious at the beach. Ale się wstaje, znaleźliśmy cię nieprzytomnego na plaży. Jak długo tam byłem? Przynajmniej dzień. Grim i twój ojciec. Ending stuff, czyli. No i się kładziemy znowu i co? I to wszystko? Tak, to koniec. Czyli po prostu udało się spierdzić. No cóż, to było It Lurks. Ciekawa, horrorowa gra, której niestety nie udało mi się przejść, ale... Ale przemyślę, aby tą grę, ale może mi się uda, znaczy, może mi się uda przejść drugą część, o właśnie. Może uda mi się przejść część The Lurk, bo widzę, że tutaj zostało, że teraz będę pracować nad piątym chapterem, więc może to mi się uda przynajmniej przejść. Dobra, to także co? To by było na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciao.